Deszcz pada, wszędzie w koło. Hodowcy wcześniej dostali już gołębie. U nas pierwszy też wylądował. Prawdopodobnie samczyk. 12550. A nie, roczniak. 9291. O cię w mordę. Patrzcież. No pięknie, samiczkę mu wpuszczę. Szok. Roczniaczek. To niestety nie ten, co miał usiąść, ale jest. Czyli roczny strzelił, cały mokry. Ale jest. No cóż, pozdrawiam. No i mamy dłuższy czas. Jest drugi gołąbek. Zaszedł gdzieś z boku. Też samczyk. Także są dwie sztuki. Szału nie ma, z tego co wiem, no to raczej jest wyżyna straszna. No ale cóż, bywa. 16.37, 17.09. Tak wygląda. Czekamy na resztę. Jeszcze tylko 16 w trasie. No i drodzy Państwo, mamy... O, ten im już tu depcze. To zdrada jest jawna. To jest gołąbek numer 3, który usiadł już jakiś czas temu. A to jest gołąbek numer 4, który przyleciał dosłownie przed chwilą. Także to są dwa SM-y. Czyli mamy 4 z 18. No brakuje jeszcze dość sporo gołębi. Nie czarujmy się, ale nie tylko u nas. Wszędzie jest podobnie, bicie jest niesamowite, także że tak powiem, chyba wczorajszy lot byłby lepszy. No jest chwilę po 20. U nas sytuacja wygląda tak, że w tej chwili leje. Ostatnio jak zaglądałem na zegar, to było gołębi 5. Nie byłem tam już dłuższą chwilę, nie patrzyłem, bo się zajmowałem dzieciaczkiem. Także nie wiem, czy coś doleciało, czy nie. Myślę, że jak doleciało, to jakaś pojedyncza sztuka z tych informacji, które ja mam, to nieliczne hodowle przekroczyły 50%. Tak to większość, koło 1/3 w domu. Także lot wymagający w ościennych oddziałach trochę lepiej, trochę gorzej, zależy gdzie ucho przytknąć. No generalnie ciężko. Cóż, no nasze zdecydowanie za słabo przygotowane jak na taki lot. Myślę, że im po prostu brakło energii. Pytanie, czy rano się ockną i coś doleci, czy po prostu dojechały się na maksa i będziemy znowu z mega stratami. No ale to już się okaże. Cóż, no wydawałoby się, że takie szykowanie, no na pewno nie były szykowane na strzała, bo one zapas energii miały, karmą były dosyć dobrze karmione, natomiast no nie było energetycznej suplementacji. Czy to by coś zmieniło? Myślę, że nie za wiele. Tutaj to już zdecydowanie charakter gołębia. O, tutaj jeszcze jeden leci jakiś do domu. Może jeszcze gdzieś doleci, może gdzieś usiądzie. Także no charakter, jeszcze raz charakter dzisiaj. No na pewno nie był to lot na ściganie, to na przetrwanie. Myślę, że niektóre oddziały dostały jeszcze większe baty. Także zobaczymy, jak to się finalnie zakończy jutro. Zegary jutro na 18. No i cóż, będzie nieciekawie zapewne. No i cóż, mamy godzinę 6 dnia następnego, czyli wtorek. Pogoda jest taka, jaka jest. Nie jest zbyt dobra. Gęste, ciężkie chmury, wiarygisko. Zanosi się na to, że może i z nich też coś popadać. Także warunki na dolot raczej kiepskie. Na noc było u nas 5 sztuk. Z informacji od hodowców, którzy gdzieś tam dali znać, albo się z którymi gdzieś tam kontaktowałem, to sytuacja niemalże w całym okręgu wygląda tak, że są hodowcy nieliczni, którzy mają w okolicach 50%. Czy nawet niektórzy 50% delikatnie przekroczyli. No ale niestety większość to raczej jest procent 30.
plus, troszkę więcej niektórzy, niektórzy troszkę mniej, ale średnio myślę, że jest to maksymalnie 30% w całym okręgu. Także straszne lanie i tutaj z tego miejsca to naprawdę, jak ktoś będzie chciał szczekać na wypuszczających, to dwa razy się zastanówcie, bo no to jest dziwny lot na pewno. I wierzcie mi, widziałem film ze startu i na starcie, będąc tam na miejscu, chyba podjąłbym dokładnie taką samą decyzję. Można by rzec, że prognozy to się w ogóle nie sprawdziły, bo w sumie w ten poniedziałek miało być dużo lepiej. W niedzielę miało być tak jak wczoraj, a się okazało trochę inaczej. Radary radarami, ale to też tak nie do końca oddało sytuację. Także brawa dla tych, którym się udało. Były też oddziały, z tego co słyszę, które wczoraj wypuściły gołębie o 15 na 300 i mieli loty udane, co też jest paradoksem po części. Ileś kabin wróciło, też chwała im za to, ale naprawdę dzisiaj, wczoraj to każda decyzja była po części trochę zła, można by rzec, więc tutaj to absolutnie lotowych nie ma co winić. Ja w niedzielę rano jeszcze przed koszowaniem, jak prognozy sprawdzałem, to mocno się zastanawiałem, czy nie włożyć rocznych wszystkich, bo miało to wyglądać lepiej. Całe szczęście zostało się chociaż tych roczniaków w domu 10. 11 jest ten, co doleciał, więc i tak jeszcze tych gołębi 16 jest. No ale cóż, dzisiaj to już walka o przetrwanie. Miejmy nadzieję, że coś tam jednak doleci. Ewentualnie, że ktoś zadzwoni, że coś gdzieś jest, bo naprawdę, no naprawdę nie jest dobrze i szczerze powiedziawszy, to no zobaczymy, co to dzisiaj na zegarach będzie, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby te dłuższe loty w tym sezonie to jeszcze były realizowane. Chyba że jakoś naprawdę cudownie dzisiaj przyleci tych gołębi dużo więcej niż wczoraj, bo w innym wypadku to raczej szczerze wątpię. No ale cóż, był dylemat, gdzie włożyć te młode, które są poobrączkowane, ale chyba dylemat się rozwiązał, bo przypuszczam, że zanim one urosną, to tu już miejsca będzie wystarczająco dużo i po prostu będą sobie grzecznie siedziały w baraku i będzie ok, ale to już marny to pozytyw z tej całej sytuacji. Nic się na to nie poradzi. Dam znać, co tam po zegarach. I tyle w temacie. Witamy w środę rano i żeby wszystkiego stało się zadość, wyniki były późno dosyć wieczorem. I to też cząstkowe, sekcyjne, oddziałowe będą gdzieś w środku tygodnia. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość i powiedzieć, jak to się finalnie u nas dramatycznie zakończyło, to no, zakoszowanych na lot 18, w pierwszym dniu 5, drugiego dnia doleciał tylko jeden gołąb, czyli 6, 1/3. No i cóż, serie niepołapane, wiadomo, spadki w sekcji dość znaczne. Ale nie to jest tu najważniejsze. Ważniejsze jest to, że brakuje dużo gołębi. Bardzo dużo. Przy czym w oddziale średnio, znaczy w oddziale, w sekcji zakoszowanych zostało 1083 gołębie. Przyleciały 447 bodaj, jak dobrze pamiętam. Także w granicach 45%. Może ciut mniej, może ciut więcej. Nie przeliczałem tego tak dokładnie. W sąsiednich oddziałach na listach patrząc jest bardzo podobnie. Po dwóch dniach lotu jest w granicach 40% gołębi. Także to też o czym świadczy. Konkurs 2,5 godziny. Byli hodowcy, którzy gdzieś tam naprawdę jak na ten lot to dobrze odbili. Natomiast no, straty są wszędzie. U niektórych są jeszcze większe niż u nas. U niektórych są mniejsze. Także no cóż.
przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Myślę, że u nas się zemściło trochę oszczędniejsze, trochę karmienie, no bo nie czarujmy się na taki lot, przeprawę, to w zasadzie trzeba by je było karmić na podwójny maraton, a jest jak jest. Wczoraj jeszcze wieczorem doleciała dwuletnia samiczka z tej 300 brakującej, także z tamtego lotu brakuje 8 rocznych. No a tutaj no to cóż, no jest źle, co tu dużo mówić. Natomiast no te roczniaki były w domu. Małżonka mnie tu ciśnie, że nie ma co im odpuszczać. W takim sensie, że no dobrze się prezentowały na tych wcześniejszych lotach, więc trzeba z nimi popracować. Wprawdzie jestem raptem z 15 km od domu, bo tam jest Szadek. Dalej nie jechałem, bo rano po prostu bałem się, że zasnę za kółkiem. Zresztą pogoda też jest jaka jest, no ale te muszą spalić nadmiar energii. Wczoraj też nie były na wywózce, był jakiś tam pseudo-oblot koło domu. Tamte gołębie już dostały jeść. Tak, żeby się odbudować, no te będą musiały dostać trochę lżej. Także wygląda to tak, jest źle. Jak to dalej wyjdzie, nie mam bladego pojęcia. Myślę, że to już, no i tak nic się już nie wylata. Te pierwsze 4 loty, tak na dobrą sprawę, tym lotem sobie zaprzepaściliśmy. Wygrali zdecydowanie ci, którzy nie wkładali gołębi w ogóle na ten lot, bo mają pełne gołębniki, a są takie osoby. Także gratulacje za decyzję. No i cóż, niczyja wina, stało się jak się stało, teraz trzeba się z tego jakoś pozbierać. No wiadomo, w gołębniku jest burdel, partnerów brak, trzeba to jakoś poskładać do kupy. Spróbować jeszcze coś z tego utoczyć, ale będzie ciężko. Myślę, że jeszcze 2-3 loty max i po prostu w te puste gołębniki jakieś młode jeszcze swoje wrzucę, żeby miały luźniej. Tyle w temacie. Także ja tu je zaraz puszczam. Wszystkim życzę jak najwięcej do lotów, bo się na pewno przyda. Pozdrawiamy.